Bieżąca lekcja to właściwie relaks i wprowadziłem po prostu kilka detali, jak i zmodyfikujemy położenie kilku punktów na całym naszym obiekcie i również dodamy kilka pętel, które spowodują wyostrzenie obiektu. Na razie proponuję wprowadzić przedłużenie tego uwypuklenia w taki sposób, aby było ono przeprowadzane mniej więcej do tego miejsca. Dobrze? Tak więc ja mam aktywny modyfikator Subdivision Surface. Skorzystam z tabulatora i zaznaczamy tą serię punktów w dolnej części naszego obiektu. I po drugiej stronie również te punkty. OK. Ja skorzystam z manipulatora, włączę skalowanie i zbliżamy do siebie te komponenty. Dobrze? A następnie zaznaczmy ten punkt. Z Shiftem ten punkt, skorzystajmy z Select i ścieżka werteksów. OK, przejdźmy do rzutu z boku i po prostu przesuńmy te punkty odrobinę w dół i zobaczymy, jak to teraz wygląda. Dobrze, i tyle chyba wystarczy. Minimalnie jeszcze. Dobrze. I tak, zaznaczę teraz te dwa komponenty i je troszeczkę rozsunę, tak żeby rozluźnić tutaj to uwypuklenie i również tutaj. Dobrze, skorzystam ze skrótu 7, Ctrl 7 i skrót 5 na klawiaturze numerycznej. OK. I właściwie te komponenty, które znajdują się mniej więcej odtąd dotąd, mogliśmy również lekko wysunąć w lewo. Aczkolwiek wydaje mi się, że to wystarczy. Dobrze, zobaczmy teraz, jak wygląda sytuacja w tej okolicy. Tak więc tutaj trzeba będzie troszeczkę popracować nad niektórymi punktami. Na razie zaznaczę te dwa. OK, zobaczmy, jak to się prezentuje. I przesunę je. Powiedzmy w taki sposób i trochę do góry. Dobrze. Jeszcze raz 7, Ctrl 7. Dobrze. I również te. Dobrze. I zobacz, jak wygląda sytuacja, spoglądając z boku na obiekt. OK. I tak, teraz te dwa komponenty. I podniosę je do góry. I tak to na razie pozostawię. Dobrze, i przejdźmy dalej. Tak więc na razie proponuję zająć się tymi komponentami, które powodują dosyć nieprzyjemne zniekształcenie w tym rejonie. Tak więc zaznaczamy tą serię komponentów. Właściwie wokół całego naszego obiektu. Dobrze. I opuszczamy w dół. Idziemy za ciosem i zaznaczmy komponenty poniżej. A dokładnie te cztery. Dwa tutaj i po przeciwległej stronie. Skorzystajmy ze skalowania na osi X i zbliżamy je do siebie. Mniej więcej w taki sposób. OK. To chyba wystarczy. Ewentualnie jeszcze je podniosę do góry. Minimalnie. W taki sposób. OK. I tak, spoglądamy teraz na te komponenty. Również je zbliżamy. Dobrze. I te także. OK. I właściwie te również zbliżę do siebie. I tym samym troszeczkę wyszczuplamy obiekt, aczkolwiek musimy teraz popracować nad tą pętlą, która przebiega przez sam środek. Tak więc na razie proponuję zaznaczyć punkty ten i ten. OK, rzut z boku. I wysuwamy je w lewo. Mniej więcej w taki sposób.
Okej, zobaczmy, jak to teraz wygląda. Jeśli wysuniemy za bardzo, to po prostu leciutko z powrotem możemy schować. OK. I musimy teraz iść za ciosem i w podobny sposób wyedytować kolejne punkty na tej pętli. Czyli ten punkt i ten. I właściwie również zaznaczę jeszcze ten punkt, te trzy. OK, rzut z boku. I przeciągamy w dół tym razem. OK, zobaczmy, jak to wygląda. Dobrze. I pozostaje nam jeszcze punkt ten, ten i ten. I tym razem w prawo. I jeśli za dużo, to po prostu cofamy. Wygładzę obiekt i proponuję teraz wprowadzić nowe pętle. Zacznijmy może od tej strony, czyli od tej, która będzie łączyła się z naszym pudłem rezonansowym. I tak, wprowadźmy pierwszą pętlę może tutaj. Czyli korzystamy z Ctrl-R, klikamy i przesuwamy. Dobrze, a drugą z tyłu. I w razie problemów możemy daną pętlę zaznaczyć, skorzystać z X i wybrać Edge Loop i tym samym ją usunąć. Dobrze, skorzystam z Ctrl Z. Te dwie pętle są już na miejscu. Sprawdzam zaokrąglenie. OK. I przejdźmy teraz w prawo. W tym miejscu chcę wprowadzić jeszcze jedną pętlę, a dokładnie tutaj. Dzięki temu będę mógł wyostrzyć ten fragment podstrunnicy. Aczkolwiek oczywiście wprowadzenie tej pętli spowoduje wyostrzenie całego naszego obiektu wokół pętli. I jest to pewien problem. Tak więc zanim wprowadzimy tą pętlę, ja proponuję usunąć połowę obiektu, tak aby modyfikować tylko komponenty po jednej stronie. Dobrze, wyłączę widoczność wygładzenia. Przejdę do edycji vertexów. Skorzystam ze skrótu B. Wcześniej odznaczę. Zaznaczałem połowę obiektu, skrót X i usuwamy. Dobrze. I tak, teraz proponuję wprowadzić pętlę dokładnie w tym miejscu. Dobrze. I musimy teraz odpowiednio porozmieszczać komponenty. Aczkolwiek spokojnie możemy na tym etapie usunąć tą pętlę. Tak więc zaznaczamy tą pętlę i korzystamy ze skrótu X. I ta pętla będzie zastąpiona przez pętlę, którą właśnie wprowadziliśmy. Czyli możemy teraz poprzenosić te komponenty na naszym obiekcie. Aczkolwiek zanim to zrobimy, ja proponuję jednak cofnąć tą operację, czyli Ctrl-Z. Na razie pozostawmy tą pętlę i dzięki niej będziemy mogli zobaczyć, gdzie dokładnie możemy przenieść nasze komponenty. Przykładowo zaznaczamy ten komponent. Przechodzimy do widoku z góry. Dobrze, korzystamy ze skrótu G i przesuwamy go mniej więcej w taki sposób. Czyli po prostu będziemy zastępowali naszą pętlę, korzystając z wprowadzonych komponentów. OK. Dobrze. Teraz ten komponent, również skrót G. Wprowadzamy go mniej więcej tutaj. Dobrze, zatwierdzamy. Przechodzimy do rzutu z boku. I idziemy za ciosem, wprowadzamy teraz modyfikację tutaj.
zaznaczamy ten komponent i również przesuwamy. Dobrze. I opuszczamy w dół. Właściwie niepotrzebnie się męczę, korzystając z kilku widoków. Możemy przykładowo przyciągnąć te komponenty w miejsce starych komponentów. I w tym celu musimy upewnić się, że mamy nieaktywną opcję Auto Merge. Za to mamy aktywną opcję przyciągania do vertexów. OK, korzystamy ze skrótu G, Ctrl i przyciągamy. OK. Tak więc w tej sytuacji nie łączymy komponentów, tylko je przyciągamy. I znajdą się one na miejscu starych komponentów. I tutaj widzę pozostałość po mojej połówce. Tak więc zaznaczę ten vertex, korzystam ze skrótu X i usunę. Dobrze. I teraz musimy zaznaczyć komponenty, które związane są z tą pętlą. Dobrze, korzystałem ze skrótu X, Edge Loop. Super. I sprawdźmy, jak teraz wygląda obiekt po zastosowaniu wygładzenia. OK, wszystko powinno być w porządku. Tak więc udało nam się wprowadzić pętlę, która wyostrzyła górną część podstronicy. Dodatkowo ta pętla zastąpiła pętlę, która była obok i umieściliśmy jej komponenty dokładnie w tym samym miejscu. OK. I właściwie zaznaczę jeszcze te punkty i przyciągnę. W taki sposób. Dobrze. Tak więc powracamy do naszych modyfikatorów i korzystamy teraz z modyfikatora Mirror. Na osi Z. I Merge Limit. Powiedzmy 0,04. I to powinno wystarczyć. OK, Apply. I oglądamy obiekt. Czy wszystko jest OK? I to właściwie tyle, jeśli chodzi o ten element. W następnym rozdziale będziemy łączyć go już z pudłem rezonansowym. A ja jeszcze tylko zaznaczę te komponenty i je rozsunę. W taki sposób. I zaznaczę jeszcze ten punkt. Przesunę go tu. I wyciągnę w taki sposób. Dobrze. Tak więc zapraszam do kolejnego rozdziału.